Cześć, witajcie. Jesteśmy w Ustroniu. Dzisiaj planuję swoją pierwszą aktywację na KF-ie. W sumie swoje pierwsze dwie aktywacje, jak się uda, bo planuję aktywować Równicę i później, jak warunki dopiszą, a dzisiaj nie dopisują, no to jeszcze postaram się spróbować zaktywować Orłową. Także biegniemy na razie na... Biegniemy na Równicę. No pogoda jest fatalna, ale było gorzej, bo jak tu dojeżdżałem, to strasznie padało. Teraz się wypogodziło, jestem w sumie przygotowany. W plecaku mam radio Xiegu. No i akcesoria, antenę, wędkę, dwa odcinki po 8 metrów, linki 1,5 mm kwadrat, balun 4.1, mam trochę ciuchów na zmianę. Plecak niestety, łudziłem się, że wejdzie to do plecaka biegowego, ale oczywiście nie ma szans, nie? Także wziąłem taki plecak wojskowy, trochę podbiegnę, trochę podmaszeruję, no i zobaczymy. Także na razie pogoda jest łaskawa, bo przestało lać. Biegniemy i będziemy próbowali. No i zaczęło się. Jest pod górkę. Jesteśmy na trasie. Można tutaj samochodem też pod Równicę tam podjechać, ale tak jest dużo lepiej. Przynajmniej dla zdrowia. Także tak powiedziałem, spróbujemy dwie aktywacje zrobić. Do samej Równicy mam gdzieś 5 km, bo od tej zbójnickiej chaty na górze do samego szczytu jest jeszcze gdzieś 15 minut. No i w tej zbójnickiej chacie też będzie można się na chwilę, nie wiem, ogrzać. I później jeszcze 5 km jest do Orłowej. No i z Orłowej z powrotem. W sumie to nas wyniesie gdzieś 15 km. Także nie zatrzymujemy się, bo i tak już mam obsuwę. I schodzę z drogi na jakiś szlak, czy na jakiś, na czerwony szlak, który prowadzi na Równicę. Także w końcu zaczyna się leśna ścieżka, a to bardzo lubię. Słuchajcie, nie powiedziałem wam o plecaku jeszcze. Waga po załadowaniu wszystkiego to gdzieś 6 kg plus jeszcze jakieś jedzenie tam mam. Około może 6,5-7 kg. No i najważniejszy akumulator, który pożyczyłem od kolegi Adama, SQ9 PPW. Leciutki akumulator zrobiony przez Adama z ogniw. No i nie waży 3 kg tak jak mój, tylko gdzieś, nie wiem, 700 gramów albo jeszcze mniej. Także lecimy dalej. Ale klimat jak w Sherwood. Pięknie, pięknie. No i powoli dobiegamy, ale nie do szczytu, bo szczyt jest jeszcze 15 minut od tej zbójnickiej chaty. Te szczyty mają, Równica ma, jest za 6 punktów w programie SOTA, a Orłowa chyba za 4, z tego co pamiętam. A my biegniemy dalej, tak jak mi tu na mapie pokazuje. O, tutaj jakieś trampoliny. Tu jakiś taki, trochę się przejaśniło, także w miarę coś tam widać, ale i tak się cieszę, że jest pogoda, bo jak wyjeżdżałem z Katowic, to była tragedia. Dzieciaki odwiozłem do przedszkola i zaczęło lać, a tu czym bardziej się zbliżałem do Ustronia, tym bardziej lało. Także ta mała obsuwa to nawet na korzyść, nie? A cóż to wyłania się przed nami? Ogniwa fotowoltaiczne. Jakaś twierdza, kurde. No dobra, dobra. Chyba jesteśmy na dobrej trasie. Kawałek do szczytu. Dobra, szczyt już chyba tam spogląda. Jest zalesiony. Także on jest kawałek od
tego takiego fajnego widoku, jak jest pogoda. Tam, gdzie są te punkty z gastronomią. Trzeba trochę na niego jeszcze podejść. O! I proszę, równica. Żeby nie było, dotarliśmy. Dotarliśmy. No, tak wygląda szczyt. Równica. O, jest tu sporo miejsca, ale wokół są drzewa, także nic tu w sumie nie widać. A dzisiaj jest mgła, także nie ma co żałować. Dobra, szybko rozstawiamy antenę i działamy, bo jesteśmy spóźnieni. Dobra. Jedziemy z tą anteną. Dobra, zainstalowany. Tak wygląda moje stanowisko. Tu jest ten akumulator, o którym wam wspominałem. Xiegu 7,5 do 8 metrów chyba tej linki, 1,5 mm kwadrat. Tu był taki słupek, który wykorzystałem. On nawet, zobaczcie, ma pręty wbite do ziemi, także można było jeszcze uziemienie podłączyć. Także mam tutaj wędkę. Na niej nawinięty ta linka. Do tego jest tutaj podłączone to wszystko do baluna, no i fiderem do radia. Także robimy pierwsze próby. Normalnie już się niecierpliwie, dobra. Ale emocje. Czekajcie, to sobie tu postawię. I działamy, nie? CQ SOTA, this is station Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima stroke portable from Summit Sierra Papa stroke Bravo Zulu 054, Summit Równica. Echo Alpha 4 Bravo Quebec Golf, you are 5 and 5. Yes, QSL, Echo Alpha 4 Bravo Queen Golf, you are 5 and 9, this is my first QSO in 40 and 20 meters, so I'm very happy. Thank you very much for the first time. You are 5 and 5. Bravo Zulu 054, Równica. Dzień dobry. QSL. And thank you for 5x9. You are also 5x9. You are very strong. Over. Over. Thank you. Golf FDR 0 Alpha Zulu Alpha. Golf FDR 0 Alpha Zulu Alpha. Golf India 0 Alpha Zulu Alpha. Is this correct? Roger. You're 5 and 5, 55 QSL. QSL, you also 5 and 5. Thank you for call. Idą łączności, ale się cieszę. CQ SOTA, this is station Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima, stroke portable from Summit Sierra Papa Bravo Zulu 054, Summit Równica. QRZ. India Uniform 1 Delta Oscar Foxtrot. Juliet, you are 5 and 9. 5 and 9, thank you for 5 and 5. Good luck. Summit to Summit? Yes, please, Summit to Summit. Yeah, good morning, dear OMSTR Papa 9, Romeo Bravo Lima. This is Hotel Bravo 9, Echo Alpha Juliet Portable. Foxtrot, Hotel Bravo 9, Echo Alpha Juliet Portable. You're 5 and 6, 56, QSL. Sir Oscar 171. 171, please my report, I got your reference. Please give me again a reference of your summit, again please. Roger, reference is Foxtrot Lima stroke Victor Oscar 171. Foxtrot Lima stroke Victor Oscar 171, QSL? Yes, QSL, Foxtrot Lima stroke Victor Oscar 171. Roger. Please my report. Report for you is 5x7. 5x7. And what is report for me? Thank you for the 5x7. You are 5 and 6. 56. 5 and 6. QSL. Yes, QSL. Report for me is 5 and 6. So thank you for report and have a good day. 73. Thank you very much for the summit to summit and enjoy your activation. 73. Bye bye. 73, bye bye. Sierra Victor 3, Sierra Victor 3, India Echo Golf. Sierra Victor 3, India Echo Golf. Sierra Victor 3, India Echo Golf. You are 5 and 9, 5 and 9. Roger,
Roger, Roger, your signal report is 5 and 7, 5 and 7, 73, bye-bye. Thank you very much, 73. Ach, idzie to, idzie. 12.36. Dobra, zbieramy się stąd. 15 łączności zrobionych, także jestem mega szczęśliwy. Posiedziałbym tu dłużej, ale nie mam czasu. Nie mam czasu dzisiaj wiele, także musimy to ogarnąć czasowo, żeby odebrać dzieci z przedszkola. Dobra, zbiegamy z równicy i będziemy biegli w stronę Orłowej. Drugi szczyt do aktywacji, ten się udało aktywować. 15 łączności zagranicznych, kurde, jestem mega szczęśliwy. Jakbym miał więcej czasu, to bym dłużej został, ale dzisiaj to trzeba wszystko zmieścić w tym oknie czasowym, które mam. Ale najważniejsze, że się udało, mega frajda. Lecimy. Na Orłową już się bardzo przyjemnie biegnie, bo po płaskim praktycznie. Już tutaj nie trzeba się za bardzo wspinać. I zobaczcie, pogoda się zrobiła, jakie widoki. Jakie widoki! Coś już tam widać, nie? Także biegniemy w stronę Orłowej, żeby jeszcze spróbować zaliczyć tą górę w programie SOTA. Tutaj minęliśmy właśnie szczyt Beskidek. No i cały czas niebieskim szlakiem w kierunku Orłowej. No, trochę się ciśnie pod tą Orłową. Jeszcze kawałek. Dobra, jesteśmy na Orłowej. Też szczyt w lesie, zalesiony, chociaż tam widać fajnie góry. Pogoda się trochę poprawiła. No i rozkładamy, rozstawiamy się. Tu znowu mam taki słupek, do którego się przymocuję z anteną. Okej, na Orłowej też już sprzęt przygotowany, jest słupek, więc antena do słupka. Znowu to jest 8 metrów, no 7,5 metra linki, 1,5 mm kwadrat na wędce, także antena taka typowa, typu ten rybakow, i działamy na, tak jak tam na równicy, działam na 20 metrach, 14, 125 dokładnie, częstotliwość megaherców. Lecimy. Sierra Victor 3 India Echo Golf, you are 5 and 9. What's the report for me? Roger, Roger, your signal report is 5 and 7. Thank you very much, enjoy your activation, bye bye. Thank you very much, bye bye. CQ SOTA, CQ SOTA, QRZ. Sierra Victor 2 November Charlie Hotel. November 8 Papa Hotel Delta. Oscar, November 8, Papa Hotel Delta, you're 5 by 9, 5 by 9, what report for me? Yes, you're 5 and 8 in Belgium, best 73, and thank you for the activation. All the best for you from Poland, 73. Sierra Victor 2 Hotel Juliet Whiskey. Hello, my name is Maciek. Report for you 5 by 9. 5 by 9. What is report for me? Roger, Roger, my friend. 5 by 7, 57. Can you repeat the reference, please? Yes, reference of the summit is Sierra Papa / Bravo Zulu 081 Orłowa. QSL. Roger, Roger. Thank you very much. Enjoy the activation. 73. 73, thank you. QRZ. Yeah, very good afternoon. Dzień dobry. You are 5 and 5, 55, 5 and 5 in Munich. QSL. QSL, thank you very much for 5 and 5, and you are 5 and 9. Sierra 5-7, India Lima Foxtrot, good afternoon. You come in 4 by 4, 4 by 4. Dobra, wracamy. Już po aktywacji. Tutaj udało się na Orłowej gdzieś z 20 łączności zrobić, także jestem mega szczęśliwy, bo to w sumie były pierwsze moje aktywacje na KF. Ja jeszcze nigdy właśnie z Ksiegu nigdzie nie byłem na żadnej górze. No i fajnie, bo udało się, jest naprawdę dużo więcej roboty, no bo te rozkładanie anteny, ten sprzęt trochę waży, ale jest mega frajda, jest mega frajda. No teraz już mniej więcej, jak te pierwsze szlaki są przetarte, to już wiem, co mogę zrobić lepiej następnym razem.
trochę lepiej sobie ułożyć te rzeczy w plecaku, zabezpieczyć to, żeby, bo ten plecak mi się co jakiś czas też rozpinał, też wiem w jaki sposób to poukładać, żeby było łatwiej przy rozkładaniu, nie? Ale człowiek się uczy całe życie, także fajna aktywacja, tam było 15 chyba QSO, tutaj jest około 20, no i dwa szczyty. Także wracamy się ogrzać w samochodzie, jedziemy na jakąś... O, patrz, jaka pogoda się nawet zrobiła, choć z jednej strony chmury, kurde. Jak tam aktywowałem, jak prowadziłem tę łączność, no to zaczęło lać przez chwilę. I tak się wystraszyłem, ale już jest ok. No, jak to góry, pogoda zmienna. Bardzo dynamiczna. Także wracamy, jedziemy na jakąś dobrą kawę, najlepiej z Maka. To by było na tyle. Na razie, hej! No już prawie jestem, jak widzicie, wyszło słońce, na koniec, fajnie. I dotarliśmy, także to był dobry bieg, dobra wycieczka i przede wszystkim dobra aktywacja. Teraz jak tak myślę, to, o proszę, tu już czeka na mnie Kolusia. Jak tak teraz myślę, jak ktoś ma więcej czasu, to dobrze jest tą trasę, fajnie jest tą trasę w ogóle zacząć najpierw od Orłowej, żeby później ostatni punkt mieć właśnie na równicy, ewentualnie tam z jakiegoś coś sobie zjeść, ogrzać się, no i wtedy już spokojnie mamy w dół tylko 5 km, także od drugiej strony to zacząć, tam gdzie ja kończyłem, tam zaczynać, nie? No, a ja lecę po dzieciaki do przedszkola, bo akurat idealnie jestem on time. Na razie, hej!